rozegrane. Rzut rożny, no i pierwsza tak groźna sytuacja, no i od razu bramka dla drużyny gości. Widzieliśmy, jak krótko rozegrana ta piłka. Uwaga, teraz piłka zagrana do tyłu. Uderzenie z dystansu w trudnej sytuacji, no i piłka po raz drugi w siatce. Jakub Konkol, dobrą sytuację, tam właściwie już te położenie Wankiewicza nie było najlepsze. Teraz natomiast wpisuje się na listę strzelców Jakub Wankiewicz. W fazie play-off każdy zaczyna od zera i to wszystko będzie się jednak decydowało. Teraz natomiast decyduje się trzecia bramka dla drużyny z Leszna. Widzieliśmy tę składną akcję, ale trochę też tam było takiego przypadku. Nie rezygnuje w każdym razie gospodarze. Dobra, teraz ta piłka. Cały czas i mamy bramkę drugą dla gospodarzy. Wpisuje się Jakub Wankiewicz, a więc tutaj to jest mecz Jakuba Wankiewicza ze strony akademików. Na ten strzał szansa na kontratak dla miejscowych. Jak to zostanie rozwiązane? No i widzimy w tej sytuacji ten, który tutaj ma najwięcej szczęścia, ale także potrafi się znaleźć pod bramką. Gdzieś przemierza te kolejne metry, może już nawet kilometry, ale tutaj znamy ten temperament trenera Macieja Karczyńskiego. No a teraz widzimy, no jak to wszystko się potoczyło w tej sytuacji. No chyba najbardziej zaskoczony był przy tej próbie Jewgenij Kozłow. Wyszli z opresji, odrobili straty, bo te bramki jednak po stronie gości byli. A teraz widzimy, jak niewiele zwiększyć szansę swojej drużyny. Jeszcze tutaj piłka do Marcinkowskiego, no ale w tej akcji ratunkowej. Jak to wszystko zostanie rozegrane? Szansa na bramkę, tak jest! Miejscowi powiększają tę przewagę. Na to cały czas mają apetyty, ale to jest w tym momencie dość daleka droga. Teraz trzeba podążać za tą piłką. Słupek ratuje tę akcję, poszukać strzału, blokowana jednak ta próba, może tym razem, tak jest. No i czwartą bramkę mają w tym momencie gracze z Leszna, Rajmund Siecla. Ta bramka została uznana, tak gwoli regulaminu. Jeszcze jedna próba, no i tutaj się już teraz w tym momencie nic nie wydarzy. Świętują gospodarze, teraz już mogą świętować. Trzy punkty zostają w stolicy. AZS UW Darkomb Wilanów wygrywa z grupą inwestycyjną. Ma lepszy Artsoft Leszno 5-4. Początek spotkania chyba na to kompletnie nie wskazywał. Drużyną aktywniejszą, lepszą, jeżeli chodzi o grę i jeżeli chodzi o wynik, była ekipa z Wielkopolski.